Ronda druga w pierwszym evencie, i zobaczmy, z kim teraz się będę mierzyć. Gildia, jakaś burzona 12 milionów 300 000, Galactic Power. No, i widzieliście, że Great Mothers gość ma, więc tutaj, no, jakieś konto pakowane ewidentnie, bo mamy Morgan, no, tam dało się zdobyć, ale Death Trooper, Peridieja i Night Trooper, no, jeżeli chodzi o nich, no to. E, tutaj trzeba było paczek trochę kupić, żeby ich e, mieć. No i Great Mothers, 1 mikron, na szczęście Morgan nie ma, no ale na to i tak prawdopodobnie no prawdopodobnie to wstawi w obronę. I e, trzeba będzie tutaj Masteren nowym przejść. jest Captain Enoch też zrobiony na 7, więc ewidentnie tutaj paczki z kryształami były kupywane. Hmm. No Zobaczymy, czy się uda go pokonać. Bo jednak, Great Mothers to jest przewaga bardzo konkretna. Co on ma na reliku 5? Ma więcej o 4 postacie. Na siódmym ma więcej o 6. Na 8 mniej o 10. Na 9 mniej o 1. Modę sześciokropkowe. No, ma nieco ponad 200 mniej. Z 10 speed ma troszkę mniej plus 15, plus 20, też troszkę mniej, no i plus 25 ma e, więc jak drugie, tyle mniej Commander Saketano ma wolniejszą, Jar Jar Mixa szybszego o 2 Queen Amidale nieco wolniejszą, Lutena na takim samym speedzie Great Madras 325 speed, to chyba dość dobry, e, dobry speed na nich, 307 na Kapitanie Enoku Zobaczmy tu, jak wygląda. Omikronów ma więcej O2 i yy, za to dużo więcej na Grand Arenie. Relików mniej. Data Kronów sporo mniej. GL-ki szybsze ma Rejkę, SE, Jedi Master Look. W postaci wszystkie poza Starkillerem Commander Sokontano ma szybsze. Jest Omikron na y, Radusie, yy, a tylko Relik na Piecie. Zobaczmy, jakie detachrony z tych nowych mam. No jest oczywiście Great Mothers, Zombie, jest Trooper Experi DAI, um, of Gideon Shakti, Master Kwigon, Enoch, Plokun, znowu Master Kwigon, Luten, Ed um, Dark Trooper, Cots, e, jeszcze raz Plokun, Cassian, Pao, Troopers, per i to chyba wszystkie najważniejsze ma. Jak popatrzymy na jego Grand arenę, no to w poprzednim evencie, gdzie było 3v3, tylko jedną przegraną miał, więc to wskoczył mocno do góry. Ale zobaczmy, co było w 5v5. Mamy tak, Lorda, ale ciekawe, bo z Tarkinem, Reyka, hmm, potem mamy Jedi Master Kenobi, Queen Amidala, Mon Mothma, gdzie tutaj jakaś wtopa była Aiden Versio z jej Data więc ciekawe: hmm. French, Grievous, Finn, Bosnas, Keleran, Beck, Dark Trooper Mogidion, Leviathan, Stydagerem, Executor, Triple Attacker i Malewo Standardowe. Hmm. No, zobaczymy się z wielkimi matkami, jak wystawi Great Mothers i Jedi Mastera Kelobiego. No to będzie dość trudno to przejść, ale myślę, że nie niemożliwe. Ale jak, jak pójdzie, no to zaraz się wszystkiego przekonamy. Faza ataku, więc pora coś zaatakować. Mamy 0 na liczniku. A przeciwnik co ma? Leje, Enoka, Monmotme, admirała Tręcza. W sumie Avatar ma Shinhati. Czyżby już ją też miał, ale w sumie. Czy jakoś to jest dziwne? Ona chyba jest z tego taku mercenary? Tak, jest Shin i Relic 7. No to gościu się przygotowuje pod na mocno. E, ale w każdym razie wróćmy do Grand Areny. Na dole czeka Boss Nas, Queen Amidala, Jabba i Reyka. No to może po kolei. I przeciwnik ma Datacron Support. Hmm. Zobaczmy, czy dzisiaj moja Inkwizycja da sobie radę. Dobra, i Healer. Najlepiej ten. Nie no, ten, bo tam poziom trzeci nic mi nie daje, Damage overtime nic mi nie pomagają. No niestety Jar Jar'a ma relik 9 i 1 Omikron, ale można powiedzieć, to nie 3 Omikrony. Hmm. Okej, okay, niestety dalej Jar, Jar ma mark na sobie. No nie to, co mam, tutaj. Super, spad generator, shield generator pokonany. Trzeba teraz się zająć resztą. Chyba basic po prostu za mało perch mają, Żebym mi coś tu mógł zdziałać. Hmm, znowu wygląda na to, że mi Inkwizytor padnie. No. Próbujmy się podleczyć trochę. O, zresetował mi się skill. No, no, teraz by się przydał piąty brat i jego Dispel, ale zaraz piąty brat chyba padnie. Karpal, ma Może tak? Ale złapali przeciwnicy Termiteru strasznie dużo. Dwójka mnie chce, trójka nic mi nie daje, zostaje tylko Wejzyk. Oh, healing immunity na wszystkich. Mm, no trudno. Prawie. Dobra, jeden padł. Zobaczymy, co zresztą. Trzy percz, tutaj jest sześć. Super. Teraz wszyscy mają sześć. To spróbujmy sobie protection brać. dać. Oh, healing immunity, to chociaż 5 brata sobie podleczę. F Mark. Boss nas. Dispelujmy co tam mają. Mogę się podleczyć. Hit. 2,5 minuty zostały Def, Mark tu na falangsie. Jest i Jar, Jar wreszcie. O, już spadł z niego. Kurczę, muszę troszkę przyspieszyć. 2 minuty zostały. Mało czasu. Healing immunity defense down. To może coś pomoże. Ach, chciałem na większy damage, ale niepotrzebny ten trzeci skill był. No niestety znowu mają Retribution. Dobra, już zdjęte. Kurde, półtorej minuty zostało. jest niedobrze z czasem. Trzeba przyspieszyć granie. Dobra. Nagle w 5 sekund ich zjadłem. Odzyskajmy troszkę może banerów. No nic, kolejny raz na szczęście Inkwizycję udało się wygrać. Ale to bliskie troszkę te walki są, trzeba to przyznać. Dobra, Queen'a Midala, mamy... Wow, 105% armor penetration, 157 resistance penetration, tylko... No, jak to specialami uderza. Credible avoidance. Czy Padawan ma special? Physical. Physical. Na szczęście ma physical... No bo z tym resistance penetration to by mi tutaj zdjął Bane'a A tak to no, mam nadzieję, że mój Bane wytrzyma Tylko kogo tu wziąć? O, w sumie tak nie popatrzyłem do końca eee, Czy lepiej Seed Troopera, czy Seed Assassin? No według SWGG raczej Seed Trooper Ok, weźmy znowu Attacker Kron i dzisiaj miejmy nadzieję, że to siądzie. Tutaj mam mało defense. No, ale więcej niż na tamtym. No w sumie, ten datacron wygląda spoko. Aha, revive oczywiście nie działa, bo Bane przed tym broni, ale tu jest bardzo dużo defense i special damage. A Bane chyba ma chyba special. Nie, tu jest physical. A, ma tylko fizykal, ale dlatego defense sobie zabiorę chyba jednak. Chociaż. Mmm. Ciężki wybór. Ten jest lepszy. Ten ma prawie 100% defense. Trochę protection. Troszeczkę crit damage. No i speed up. Trochę health. Dobra, ten, jest, ten będzie lepszy raczej. Relik 9. Na wszystkich? Wow! Nawet na Grandmasterze Jr. 9? Ale po co? Ten jeszcze rozumiem jak najbardziej, bo sam mam ale Grandmaster Yoda? Dziwne. Tutaj. Oj, pięknie. Pięknie. Dziękuję bardzo. To już jest Easy wygrana. Dzisiaj. Kwestia czasu. Poko. Prawie queen'a mi dała, padła. Doubt mam. Bafów żadnych nie będzie. O się ładnie wyleczyła. Assi, Empire Trooper. No i git, został tylko Kenobi. Yeah, Diko też padł. No został. Stał sam. A, tak ciągle oczko to misuje. 6-5. Jest git. Jest git. Okej, okay, Jabba. Ah. No i tu jest ta dość trudna. Lo, ale Lord jak najbardziej tu będzie przydatny. Trzeba to przyznać. A jeszcze Royal Barda. Weźmy i maul Dobra. Jaki to Takron? Darkseid z Dotami, czy Ataker jakiś? Ataker z Dotami. Taki chyba mam. Mm. Ale i tak zagram Atakerem, bo Ataker jest zawsze super. Dobra, czy mam pod ręką gdzieś instrukcję, żeby nie spanikować? <grywa> o, chyba nie bardzo. Jest, LV vs Jabba. Dobra, ale mniej więcej pamiętam. On ma support, czy...? Tak, support, trochę gorzej. Dobra, byle nie spanikować. Zagrać jak trzeba, jak człowiek, czyli dwójka. Jest git. Czekamy na Frauna. Jest i Fraun. Szybki Fraun. No nie padła. Prawie. No potrzebuje burz pokonać szybko Wtedy będzie walka dość swobodna już. Nie ma niestety asyst jeszcze. No niewiele zabrakło. Jest, spadła z DOT. Na szczęście Jabba jej nie zdążył zdjąć. Dobra, to już powinna być wygrana. Lordzik ult Ten ataker Lorda robi strasznego atakera. No właśnie podczas ulta Bobuś Trzeba się tylko pozbyć krysantana. teraz O, Lord tu pięknie go klepie Ciągnijmy ten speed down z lorda. Mam pięć strzał. To ulta ma daleko. Bobuś, znaczy dżaba Jaki Bobuś? 3 trzy strzały, bo jeden z asysty. Dobra, drugi z tak rano. Nie Zulta, można dwójką atakować. A, mocny ten detachron jest atakerów. Będzie go strasznie szkoda, jak się skończy. Dobrze, A to Rejka. Dzisiaj w planie zagranie leją, ponieważ ostatnio Sirnie specjalnie wyszło. Mm, Old Ben i Stormtrooper. I Datacron Stormtroopera. Będzie ten z Defense. Przeciwnik ma Enphys i Attacker. Secondary Health i Special Damage. Trójka buffy za Basic. No dobra, zobaczymy. Raczej powinno być spokojnie, nie ma co wzdychać na pewno. Trójka droga. Książkę dostała Alfry. Krojmy wszystkich. SDM i Ora, teraz drogałem sieknąć tutaj. 50 Jest damage immunity, pięknie. Damage immunity też na Alfry. Niestety, Reka ma damage immunity w tej chwili. Ciężko będzie atakować. No, niestety, Stork Trooper padł. Damage immunity na Rejce. Mogę atakować Alfry. NPC zostawię chyba na sam koniec. Dobra, Alfre poszła. Może Stan? Ciężko będzie. Zapewne dużo to na City Dobra, jest. Mm. Ult. Niestety, damage immunity. Tutaj też. No to po prostu w środek. Czy ukrywać... ...Drogana? Może tak. On jest tutaj dość istotny. Dobra. Inspired przydałoby się zdejmować. Uła! Widzieliście za ile tam chyba pół miliona było obrażeń. Wow. No i git. Spalił. Dobra. No przydałby się dobry ult od Lei, żeby kogoś mi powskrzeszał. Skresiła przynajmniej Old Bena, no bo z wicherka dostało. Stormtrooper Han. Dobra. Co jest z tyłu? Matki. Matki dtmgquailgon. No dobra. Tak się spodziewałem, że gdzieś te matki będą. Czyli tutaj trzeba będzie tutaj masterem zagrać. Tutaj trzeba się będzie zastanowić i Dobra, no zerknijmy na matki. Czy one już były wcześniej? Wina mi dalej już mi nie będzie potrzebna. Chyba nie było jeszcze maders, co? No nie było. Czyli sam muszę kawy wymyśleć, ale to nie będzie raczej problem, bo na szczęście jest dotakron dla Bloku. No. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Tylko jaki tutaj skład? Wiem, że ty. Padme? Padme czy GK? Może wezmę ten Revive i stanem. Wow, dużo tu mam. Armor Penetration, Resistant Penetration. Wow, to ten... To będzie siekać mocno. Mm, a, matki mają dokładnie to, co trzeba. Też trójka termiter. To nie wiem, czy najlepsze. Health, Protection. Uf, czy nie pamiętam, jakie tyle się grało. 7k muszę sobie wejść na YouTube i zobaczyć, wtedy będę nieco więcej wiedział. No, ale patrzmy na reliki, jeszcze siódemki powrzucał, piątka tylko Spirit, no jej bym mógł dać wyżej, a nie ósem, ósemkę ventres, ale może miał ją gdzieś wcześniej. Nie ma mikronu na ventres, nie ma mikronu na Morgan, tyle dobrze. Okej, okay, ludzie raczej w takim składzie jak ja mam grają, więc nie będę przedłużać. Trzeba pokonać Great Mothers. O, to nie jest zbyt. Dobra informacja Ale tak zazwyczaj się chyba dzieje w tej walce Dobra, tam pomijam lepiej resztę, mm, Sejwier już poszedł Przeładuje sobie Ultimate. No i trzeba Spirit się zająć koniecznie Jak, jak jest to tylko możliwe Kenobi, please, załaduj sobie Dobrze. Trzeci skill, co? No ciężko, ciężko się jedzie tą Spirit atakować, ale trzeba. Dobrze. Idźmy tu, w Akolajt. Mam sien. Dobra, teraz wracamy do Ventres, skoro nie mam zbyt wielkiego wyboru. Jest Jacqueline. Mam sien. i pół minuty zostaje No zobaczymy kolejny armor shred. pięknie Namshien, a Ult mi się skończył chyba. Chciałem w Morgan zaatakować. Bardzo mało HP już ma yy, Komandera Sokatano. Dobra. Została Morgan. Wersje Mam jeden HP na komandera Asesanta. Czeci armor shred. Padła. Niestety. Dobra, daję auto, bo nie ma czasu. Powoli. Mam nadzieję, że uda się ją pokonać. Teraz o katana, ledwo stoi. Trochę protection jej spadło. Powinno się udać. Spinning immunity pomaga. Git. Uff, udało się. Całe szczęście się udało. 563 banery. Dobra, pora rozplanować sobie resztę i jest na pewno szansa, żeby to wygrać. Chociaż no te dwa teamy tutaj no nie są zbyt proste. Okej, okay, rozpocznę może najpierw sobie od Dark Troopera Mofgidiona, ponieważ tutaj jest plan, żeby zagrać Bokatan. Dziwnik. Ma szóstkę ma złą gość. Nie będzie tutaj nie wiadomo, ile termiteru. No to dobrze. To powinna być rzecz wygrana. Health styl dość duży. Trochę klikniemy 14. Mmm. Tak. Stały mi tylko dwa. Mam nadzieję, że damy radę. Eee. Ciekawe, że Ajtyk pierwszy. No fajny stan. Uuuu. Ale to szybko padło. Jeszcze pierwszy turn. Okej, okay. pilot pokonany. Ale po co się tego, po co tego pilota dawać w obronie? Wiem, że remnantem, ale no nie wiem co. Gdzie mu pozostali są potrzebni tak bardzo. Dobrze, wrócimy do kolejnego na później. Na razie pokonajmy, spróbujmy leje. A nie będzie to łatwe zadanie, gdyż już no nie ma fajnych datakronów dla SLKR-a. Chociaż jest ataker, został mi ostatni, więc na pewno będę go używał. No i do, dobrą mam trójkę speeda, a nie Termiter. Eee, szóstka dobra, trójka dobra, dziewiątka jest tylko jedna do wyboru. 100% defense prawie. No więc Datakron rerollowany na pewno. Dość. O, zacząłem pierwszy. To na pewno dużo pomaga. Mastery z Artu bym wziął. O, pięknie, nie ma drogana, ale miło. No prawie Artu udało się pokonać. Już ul. Kurcze, walka wygląda na przepiękną. Okej. Okay. Niestety kontry od Stand Troperhana. Tutaj pułapkę zakładają mi na Stunt mm, Spróbujmy tak, żeby te Retribution nie mieli. Dobra, więcej muż, nie mogę już SLK'erowi dać Termiter, bo jak dostanie Leia Ultimate to może mi, mi go zdjąć. Zbierajmy Mastery, pięknie. No, Stan Trooper dostał pułapkę. Dobra, została tylko leja, ale już prawie ma ultimate. Jak mi kogoś zdejmie, to poprzywraca jakieś tuny. Ua! To bolało. Zdjęła wszystkich, ale no. można powiedzieć, dobrze, że nie z ultimate, u. teraz go ma. No i niestety mój akurat się chyba skończy, co? No serio SLKR, no nie róbże jaj, Ruszył się przed nią, żeby ona w niego ultimate'em strzeliła, no Na szczęście to przeżyje. Ale kiepsko będzie, jeżeli chodzi o banery. Mogą być dość ładnie. Ale nic no. Ech, jakby nie tym e, AOE To i ta gultem by ich zdjęła, więc whatever finalnie. 2. Leja dobra w obronie jest z tym Datacronem dla Stan No tyle. Mamy Enoka. Tutaj Treja. Tak, tak, tak. Tatakron tak. dla Night Troopera. Wow, 156% Armor Penetration. Nieźle. A, e, nie ten Datacron chyba hmm. ten, ale ciekawe jestem, jak pójdzie. do historii dla GG to chyba tam około 100% Atreya na wygranie, więc na pewno muszę Enoka pokonać. Nie ja ten, który tam ma tant z nich. O nie, zły damage. U. To najlepiej. Trochę podleczony na szczęście. Stąd Trooper ma na pewno tańc. Dobra. Enok pokonany, więc resztę teraz będzie można pokonać. Zacznę w sumie od Dark Troopera. Jego przecież się nie da wskrzeszać. I za bardzo nie wiem, do, po co on tu jest. O, tylko dlatego, że jest remnantem. Relik 7 na Dark Trooperze. Dobra. Basepell. No nic, no żaden kryt nie wszedł, więc bez Nydusa będzie ciężko ich pokonać. O, community. No, ten wariat dostał troszkę tur. Atakuje sobie Stormtroopera. O, talon, dzięki. Miło z twojej strony. Ach, przeżył Stormtrooper. A, czyli na nim też działa. To, że się go nie pokona, dopóki... A kryt nie wejdzie, albo 8 staków. 9 znaczy. I dziesiąty będzie chyba końcowy. Tak. I koniec. Okej. Okay. Niezbyt łatwy team. A ja sam zużyłem dość mocny, trzeba to przyznać. No dobra, 501. Teraz tak. Który to jest ark? Mam dla Lutena. Damage, dużo def defense, armor penetration. Atakerów już nie mam. Eee, ale mam Jedi. I na przykład taki ze stanem i speed upem będzie spoko. Dużo armor penetration, dużo defense. Więc będzie wartościowy datacron. Czy on ma relik 9 na base? O kurde. O, oh, Dais oh, oh. Poczekać na Reksa. Dobra. Atakujmy Pao. Tu jest tyle dobre, że gaz kogoś pokona, no to już się nie skrzesi ten ktoś. Prawie. Niestety troszkę brakło. Dobra, udało się. Teraz najchętniej bym Kyla Katarna pokonał. Nie. No i chyba Bejza. Chociaż może tego samonera. Mam taką nadzieję, że Rexem uda mi się pokonać. Beza, Tylko na razie ma Critical Hit Immunity. Zdispelowane. Ale znowu założone. 3,5 minuty czasu. Jeszcze jedna tura do Rexa. Kit. O to chodziło. Gaz na razie nawet raz jeszcze nie siadł. Więc mogę spokojnie sobie formę dać na się Nie muszę czekać, aż wszędzie gaz i wtedy, żeby ratować klony. No i zostaje Luten do pokonania. Nie wskrzesił samonera, bo chyba miał cooldown. Dobra, zrezygnował Cooldown Increase, ale nieważne, bo już padł. Git 63. I zostaje tutaj trench, na którego pójdę Jedi Masterem. Kogo tu jeszcze? Może tak. I jakiś tatakron dla Jedi. Stan. No i elegancko. Przeciwnik ma datakran dla łota tambora. Ładny stan. Ale czemu się dziwić w sumie? Tutaj się przyda następny. No dobra. No i może pójdźmy w tego łota tambora. Kolejny stan teraz dla wszystkich. Dajmy sobie Jedi Training. No, to bawi mu nity, Troszkę boli. Może tak. W sumie duku mogłem zastanować, ale już... ...późno. Za późno na tą decyzję. Teraz jest OK. Jango... ...poczuł się. Odzyskajmy jakieś banery. Bo mogą ka każdy może być jak zwykle nowa złota. Szczególnie, że przy slk że ile dość dużo straciłem. Nie ma asysty. Jak ma burning. Bermic, no to niedobrze. O, dobra, teraz bernik zdejmijmy. Dalej próbuję odzyskać prota. Jest prawie full, no niestety jednego baneru. Zabrakło. Nic. Zanim dostatków wróćmy do Kwajgona. Ed do Takron. Chyba nie ma co za bardzo oszczędzać. Do tych sitów, których mam. Rzucę, ale może nie w pełnym składzie. Dajmy jak największy health. Jedziemy. Dobra. Jedziemy pana Kina. Wow, mają damage, co? Muszę go pokonać. Nie mogę czekać. No, będzie trochę straty w banerach. Wow, ale ten Kiadi imundiowalno. Muszę ja się trochę podleczyć. Chyba muszę zaczekać na ultimates. w ogóle dotrwać do niego. Ach, pokonał. Pokonał, niestety, Beka. Maternal ma moc. Dobrze, że mu dałem tych sitów, bo jakbym poszedł tutaj solo, to bym dostał tyłek. Ale banery niestety są słabe. Mocny tym tego Klaigona był, ale Datacron też zrobił swoje. Dobra, Exec, Leviathan, malewa Dobra. Skład. I teraz tak, final order. Jedziemy. Basic. Jak zwykle Defenderek, Special. Tak Basic na tanka, Special na Malgusa. Der teraz Offense i pokonać Tagera. Touch Protection up. Dobra, mimo tego, że on padnie, to i tak baffy pozdejmuje Seed Fighter dzięki temu. Pokonany pokonujemy tanka, dajemy Defenderowi wszystko. I pozbywamy się z statku. Dobra, 6-5. Dobry wynik nawet. Tutaj Profundity. Standardowy triple attacker. Dobra, jedziemy w To nie padły. Jeszcze. Teraz pokonany, dobra. Dobra, standardowo wszystko poszło. Idziemy w zanadu Bladz. Fantomik. Władujmy sobie ultimate na później, no niestety nie padł zanadu. O, leciał. oba dodatki widok. Kończmy zanadu i wróćmy do Boby. Super. Może niekoniecznie Fantoma trzeba było teraz brać. Znaczy Ghosta, tylko Asiana Statek. Trzeba to. Ok. Jeszcze tylko raz go pokonać. Na wszelki padę Gold da mi wszystkie. Wszystkim max prota. I koniec walki. 7-4, bardzo dobry wynik. No i zostaje malewo... Każdy statek na wagę złota. zobaczymy jak ta walka wyjdzie. Daj w immunity, dobrze że za szybko nie zagrałem. Um, dwa target locki. A to wolę basic. Wciągamy debuffy, termiter i jedziemy dalej z walką. No i git. Może być po prostu na razie. Jeden target dla kto nie ma sensu, sposiala, pewnie spy, Tak jest. Dajmy sobie to. Dobra AOE Żeby tego spaje, jak wejdzie jego tura, to powinien zostać pokonany. Niestety, ale bo AOE zabrał uh, jakąś tam część banerów. No i pat spaje 7-1. No, może być. Wynik końcowy to 1808, więc no słaby wynik jak na to, że wszystko udało się pokonać. No ale niestety Eter... walka Eternalem i SLKR-em była bardzo nisko banerowa, trzeba to przyznać. Więc cóż, no przeciwnik na pewno ma szansę wygrać, jeżeli wyczyści wszystko na raz, na banery możemy ze mną wygrać. No fajny ten skład qui wymyślił z Kotem, no, dzięki temu... Miał ten skład bardzo dużo obrażeń i ciężko było Eternalem nawet to wygrać. A jak będzie, no muszę poczekać, co zrobi przeciwnik. Na pewno jakaś tam szansa jest na wygraną, no ale zależy dużo od tego, czy jemu się wszystko uda za pierwszym razem wygrać wszystko, czy też nie. Jak będzie, zaraz się dowiemy. Podsumujmy sobie. Tylko w sumie podsumowanie będzie krótkie, bo widzicie, że udało się przeciwnikowi. Wygrać, no przeszedł wszystko po prostu na raz, tak jak ja, tylko z lepszymi po prostu banerami, więc in plus dla niego. E, pewnie mu po prostu inne składy lepiej weszły, no i statki też zapewne dobrze, stąd też tak duża przewaga. No, niestety tutaj obronę miał troszkę mocniejszą, no przede wszystkim też ma... Co tu dużo powiedzieć, te Great Mothers zrobią odpowiednią oczywiście przewagę, jakby nie one, to myślę, żebym był w stanie wyciągnąć troszkę więcej banerów tutaj z tejże walki, ale nie mam nad czym płakać, bo tak popatrzyłem sobie nawet na jego konto, to już ma Maroka. Zajdziemy sobie w inkwizycję. Już jest on nawet na reliku siódmym, więc nawet nie robił z tych darmowych paczek, yy, znaczy tych darmowych szardów, bo z darmowych szardów chyba można jeszcze kilka dni zrobić, tylko wyciągnął od razu. Tak bardzo szybko się spiesie, spiesząc, ile jeszcze ten event. Maroka, no dwa dni, więc yy, trzy. Trzy dni można było za darmo szardy zbierać, a on już kupił, chyba, że mu jakaś po prostu dobra paczka weszła. Taka możliwość jest, ale ewidentnie dużo wydający kryształów i może sporo też płacący, e, więc miał trochę mocniejsze e, konto, pod, nie pod względem oczywiście Galactic Power, tylko pod względem tego, że miał więcej troszkę nowych e, postaci. No i wiadomo, Great Mothers jednak oczywiście robią dużą robotę. Ale cóż, nie ma co tutaj więcej mówić, oczywiście wygrał troszkę lepszy <laughs> lepszy po prostu może nie przedłużając i zagrał po prostu w ataku bardziej efektywnie więc tyle teraz, jak zwykle jeśli macie jakieś pytania to zadawajcie w komentarzach w opisie do tego filmu znajdziecie link do serwera Discord no i cóż, dziękuję za oglądanie dzisiejszej Grand Arena mam nadzieję, że w jakiś sposób ona oczywiście Wam pomogła skoro już oglądacie, no i widzimy się zapewne w poniedziałek lub wtorek z kolejną Grand Areną, czyli już e, trzecim, trzecią rundą Grand Areny, zobaczymy jak tam pójdzie, jak na razie jest jedna przegrana, jedna wygrana, zobaczymy co pójdzie, jak pójdzie dalej, więc do zobaczenia.